Dzień dobry, witam Tom Taos i zapraszam na Let's Level Plants vs. Zombies 2. Tak więc ostatnim razem powaliliśmy bossa na kolana i wzięliśmy udział w tym specjalnym turnieju nowym, który się pojawił. A na obecną chwilę w tym specjalnym evencie Pinata Party mógłbym wziąć udział, na co się zaraz skuszę. Ostatnio nie poszło to najlepiej. Misja jest dosyć ciężka. No właśnie. Widzę tam parę naprawdę silnych zombiaków. Spróbuję w ten sposób. Wygląda na razie dobrze. Na razie jakoś się trzymam. Czemu musiałeś polecieć tutaj tak daleko? Jakieś sadzonki tam zdobyłem. Gdzie ty mi go tam tak daleko rzucasz? Nie wolno tędy przejść.
A jednak się udało. Zobaczmy, może mogę trzy sobie wybrać. Banan? Banan, grzyb i 150 zł. Tak więc jedną z pięciu imprez ukończyłem. Ładów nie chciałbym oglądać. Co mi tutaj świeci za misja? I tutaj mam parę misji specjalnych, które mógłbym wykonać. Skusiłbym się na razie na tą. A to już znamy ze wczoraj. A dla was z poprzedniego odcinku. Nie pamiętam, żebym ciebie brał. I raczej was bym wziął. Oraz zamrożenie ciebie bym zamienił. Zobaczmy. Muszę wystartować jeszcze. A się dziwiłem, czemu się nic nie dzieje. A więc zobaczmy. Niestety straciłem jednego kwiatka już. Bym trochę zatrzymał, bo z reguły robisz, może nie robisz obrażenia, ale sporo wytrzymujesz. Na nieszczęście jeszcze zjadł mi kwiatka. Thank you.
Wygląda prawie na remis. Mimo to wygrałem? To dziwne, skoro dają mi wygraną... Nie powiem, nie. I została mi trzecia walka do nagrody. Już mówię walka. Powiedzmy plansza. To samo, tylko ciężej. Zdecydowanie te kwiatki chciałbym znowu mieć. Spróbujmy. Tym razem dam was troszkę bliżej tutaj. Zapomniałem znowu o tobie, że ty na początku tutaj polecisz. Jeszcze nie. Jeszcze bym troszkę dozbierał sobie roślin. No niestety przebił się. Zdążę jeszcze? Zdążyłem. Zrobiłbym coś takiego. A ciebie czemu nie zamroziło? Nie wiem, na czym polega ta wygrana, bo jest tyle samo punktów. Ale w porządku. Jeśli da mi to nagrodę. I jest ten dziwny event. Epiczny quest. Pakiety po 80 nasieni danej rośliny. Brzmi całkiem ciekawie, chociaż mam troszkę mało roślinek na razie. Dopiero pierwszego bossa pokonałem. Jednak na pierwszą walkę bym się skusił. Zobaczę chociaż, jak to wygląda. I nie wygląda to na coś prostego.
Patrzmy na razie tak. No, nie było to aż takie proste. Ciężko równocześnie komentować i się skupić na tym, co trzeba robić. Ale jestem przy drugim wyzwaniu. Więc leciałbym dalej, dopóki dobrze idzie do przodu. Też wygląda ciekawie. I też gwiazdy tutaj będą. Zobaczmy. Może to ciebie trochę zatrzyma? Ale wystarczyło.
Wydawało się gorzej niż było. I lecimy dalej. To też wygląda dosyć ciekawie. Wygląda już na pewno wygraną. Sobie tutaj jeszcze postój chwilę. Doskonale. I czwarta misja. Dosyć pełno tu. Pewnie będzie znowu gwiazdka, właśnie. An banan. Thank you.
No, tych musiałbym się pozbyć i tego do góry. Ciebie bym się pozbył. Ciebie bym się pozbył. A ty rzucasz tymi ośmiornicami. Panowie ośmiornice. Was bym się pozbył. Tutaj na dole zrobiło się groźnie. No niestety nie mam czym tam uderzyć. Mogę spróbować jeszcze raz? Chyba nie ma tu ograniczeń. Mam tym razem nieco inny pomysł. Gwiazdy obłoże to jest z tyłu. Tych panów bym się pozbył. Jakoś nie przychodzą nowe. Roślinki. Ciebie bym się pozbył. Ciebie bym się pozbył. Tutaj jest zagrożenie. I znowu się przebił. Jakby to zrobić, ale mam inny pomysł. Gwiazdy ułożę tu w prostej linii i będę tylko tej linii bananami bronił. Thank you.
ciężko powiedzieć, czy to by wystarczyło. Ale nie wygląda na to. Nie za wolno, za późno i tak dalej. Spróbujmy to jeszcze raz. Może w ten sposób będzie lepiej. Tak, ci piersi ewentualnie się przebiją, ale następnie już nie powinni dać rady. Nie no, przebił się. A jeszcze go złapałem. To było niespodziewane. Ciebie koniecznie muszę zatrzymać i ciebie. I tutaj przyszedł już jeden. To też nie do końca tak działa, jak chciałem. Tak więc postaram się tutaj ustawić taką ścianę gwiazdek. Może to będzie miało lepszy efekt. No niestety zjadł już moją gwiazdkę tu z przodu. Thank you.
Chociaż teraz nie wygląda to nawet aż tak źle. Trochę przydało. Sięgnie go to jeszcze? Sięgnęło go to. Broń siebie na razie. Ciebie muszę się pozbyć. I wygląda to już na wygraną. Ale były momenty, w których naprawdę wątpiłem w to, że się uda. I to był dopiero czwarty poziom z 8. No właśnie, zobaczmy. Co za wyzwanie będzie miał piąty poziom? Za późno miałem zaraz tam wrzucić żywność dla roślinki. Jak on skoczył tylko, a miałem już dostępną. Zacznę w ten sposób. Wleciał tam na tą roślinkę. Nie może nawet tak daleko podejść.
Ale w porządku. I z tym sobie poradzimy. Ciebie musiałbym się pozbyć, ty tutaj jesteś mi za bardzo niebezpieczny. Nie ma mowy, nie możecie tu przejść. I tu jest problem. Tak więc gwiazdki muszą być na każdej linii. Niestety tak. Chociaż... mogą być i na liniach pomiędzy. To by też miało sens. Tym razem jakoś nie poszło tak dobrze jak poprzednio. Czyli wrócę do strategii mojej linii gwiazd. Troszkę za szybko wleciały te kurczaki tutaj. Dużo sobie nie zagrałem. Jak to się stało, że przedtem tak fajnie zadziałało? Może w ten sposób? Poczekam z tym jeszcze.
No niestety zabrakło mi tu siły ognia znowu. Co ja zrobiłem przedtem inaczej? Ja zrobiłem tu ścianę z gwiazdek poprzednio. I wtedy chyba poszło lepiej. Wygląda poprawnie już. No niestety sięgnął tu do góry. Będę musiał na tego dziadka tam do góry uważać. Ale to już wyglądało całkiem dobrze. Jest tylko jedna rzecz, którą zrobiłbym teraz inaczej. Niestety musiałem użyć, kurczaków było za dużo. I dopiero teraz mam ścianę. Tutaj bym zrobił sobie trochę miejsca. A jednak się przebili. To zależy też sporo od szczęścia, bo widzę, że dosyć losowo wychodzą zombiaki. Przedtem nie miał on na samym początku zaraz tych kurczaków. Ty będziesz musiał poczekać. Więcej gwiazdek potrzebuję. No, za daleko mi tu wskoczyłeś. No i niestety nie udało się. Musi być jeszcze jakiś inny sposób. Lub muszę koniecznie wykorzystać karmę dla roślinek właśnie na tych
kuleczkach, bo mają większą siłę przebicia. I trochę pechowo, skąd on się tutaj wziął już? No właśnie. No i jak już wyskoczyły kurczaki, nie było szans. Nie było szans. Muszę liczyć na szczęście, żeby kolejność zombiaków mi przypasowała. No albo będę musiał jedną z zdolności użyć, żeby sobie pomóc. Teraz wygląda już całkiem dobrze. Dopomogę sobie troszkę zdolnością. Niestety nie widzę innej możliwości. Moje rośliny mają po prostu za niski poziom, by tutaj zrobić większą różnicę. Ale teraz już wygląda dobrze. I w końcu się udało. Niestety musiałem poświęcić troszkę złota i użyć zdolności, ale nie widziałem innej możliwości się przebić przez ten poziom. To też wygląda ciekawie. Już bym dostał tylko jedną gwiazdę.
No niestety do góry się przebił. To dosyć niefortunne. Ciebie muszę się koniecznie pozbyć. Ale nie mam w tym momencie opcji jak. No to mi w tym momencie też nic nie daje. I to nie wygląda ciekawie teraz. Koniecznie. Nie no, muszę go zamrozić. Ale chyba się uda. Nie wyglądało to najlepiej, ale... Tak jest. I zostało już tylko dwa. Ciekawe. Nie no, nie znoszę tych magów. To chyba najgorszy zombiak jaki istnieje. Jeśli chodzi o przeciwników. Muszę się go jak najprędzej pozbyć. I to koniecznie. Nie mogę cię tu.
zrobić. Niedobry robot. Nic więcej nie przechodzi. Tam jest kolejny czarodziej. Ta jedna misja była dosyć problematyczna, ale pozostałe z odrobiną namysłu da się pokonać. To też nie wygląda na taką prostą. Moment, w którym zginie ta gwiazdka, to jest koniec misji już. Tyłu go zaszedł. Dlatego tyle cebul przyszło, bo trzeba je postawić z przodu i z tyłu. Zobaczmy, czy tak będzie lepiej. Cebulę sobie zatrzymam na wszelki wypadek. Troszkę tutaj zrobimy przestrzeni. Yeah.
I się udało. Ostatnia, ósma misja. Co mi daje? 3000 złota. I ulepszenie gwiazdek. 80 nasion. Doskonale, teraz pozostało mi tylko zdobyć te gwiazdki gdziekolwiek są. A ja na obecną chwilę dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. To Antaos. Over and out.